11 kwietnia. Chodźmy nie w biesiadach, awanturach i w pijaństwach. List do Rzymian, rozdział 13, werset 13. Niektórzy są upojeni rządzą posiadania pieniędzy i bogactw. Inni rządzą interesów, jeszcze inni ubioru albo zamiłowaniem do muzyki i sztuki. Lud Pana dostrzegł jednak przebłysk Nowego Dnia i wielkiego dzieła Boga, które w owym dniu zostanie dokonane. Sercem powinniśmy więc tak zaangażować się w dzieło Boże, aby sprawy uznawane za właściwe i słuszne dla ludzi światowych, ponieważ oni nie są przebudzeni, jak my jesteśmy, i nie widzą przyszłości, jak my ją widzimy. Były obce naszym wyobrażeniom i postępowaniu. Jeśli chrześcijanin nie będzie zwracał uwagi na swoje postępowanie, zostanie odurzony błędem, grzechem, samolubstwem i światowością. Takie odurzenie nieuchronnie poprowadzi go do duchowego awanturnictwa, w trakcie którego zapomni o wszelkim prawie i porządku. A w duchowym życiu i zdrowiu osób znajdujących się na jego drodze, będzie stosować przemoc. Końcem takiego postępowania często jest zniszczenie, a silne ramię boskiego prawa musi położyć kres temu awanturnictwu, we wtórej śmierci. Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? I jaki był ich rezultat? 11 kwietnia. Równoległe cytaty. Przypowieści Salomona 23 rozdział 20 werset. Nie bywaj wśród pijaków, ani wśród obżarających się mięsem. Ewangelia Łukasza 21 rozdział 34 werset. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, trzeci werset. Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, porządliwościach, pijaństwie biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. do Rzymian, ósmy rozdział, dwudziesty dziewiąty werset Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, dziewiąty werset. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzałożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, jedenasty werset. Umiłowani, proszę Was, abyście, jak obcy i goście, powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi werset. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład aby szli w jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu. List do Galacjan, piąty rozdział, od 16 do 26 wersetu. Mówię więc: postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi. A duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, tak, że nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść. Gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, Życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli żyjemy w duchu, w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. List do Galacjan, szósty rozdział, osiemnasty werset. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. List do Efezjan, piąty rozdział, piąty werset. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. List do Efezjan, piąty rozdział, jedenasty werset. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. List do Efezjan, piąty rozdział, czternasty werset. Dlatego pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. List do Efezjan, piąty rozdział, szesnasty werset. Odkupując czas, bo dni są złe. List do Kolosan, trzeci rozdział, od ósmego do dziesiątego wersetu. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Liz do Kolosan, trzeci rozdział, dwunasty werset. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. trzydzieści Wąska Droga, O, dobry panie, droga tak ciemna. Nic na niej prawie zobaczyć nie mogę. Tak, dziecię, wiem, będę twym światłem, ja ci pomogę. O, drogi panie, samotna ta droga, i nie wiem, gdzie są moi przyjaciele. O, dziecię moje, pamiętaj, że inna ich droga, że dzieli mnie od nich tak wiele. O, drogi mistrzu, wciąż tracę siły, już ledwo na swych nogach stoję. Nie ufaj dziecię w swoje siły. Pójdź, chwyć się ręki mojej. Ja szedłem już kiedyś tą drogą, która w ciemności przed tobą się kryje. Znam każdy jej skrawek i każdą trwogę. Czy teraz z ufnością twe serce bije? Tak, panie. Choć obca, samotna i ciemna, ta droga okazać się może. Ja będę silny, bo ty będziesz ze mną. Ty przewodnikiem i Ty pomożesz.